Dzień dobry. Zapraszamy do posłuchania kolejnego przełomowego podcastu, który poprowadzą Łukasz Durowski i Michał Koryczan. A naszym gościem jest tym razem Kamil Knapczyk z Chrzanowa, pochodzący z Ostrężnicy. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie. Podróżnik. Wszystko się zgadza na razie. Wszystko się zgadza. No i właśnie o dalekich podróżach będzie dzisiaj. Kamil przemierzył rowerem m.in. Saharę, tak? Zgadza się. Amerykę Północną, Południową, Amerykę Centralną. Wszystko się zgadza. Między innymi, okej. Pierwsze pytanie, Kamil, jak to się stało, że uzależniłeś się od wypraw, od dalekich podróży, bo tutaj chyba można mówić o uzależnieniu, prawda? No tak, mój rower to mój narkotyk, to mój psycholog. Wszystko zaczęło się bodajże w 2018, kiedy mieszkałem jeszcze w Kalifornii. Wtedy ważyłem 125 kg, więc byłem takim prawdziwym Amerykaninem. Wow. Tak, zgadza się, miałem taką brodę. No i postanowiłem, że coś zmienię w swoim życiu. Zawsze muszę mieć jakiś cel, żeby mieć motywację do działania. No i wtedy za cel wyznaczyłem sobie Denali, jedną z najzimniejszych gór na świecie, położoną na Alasce. Zacząłem się do niej przygotowywać dość mocno. Niemalże codziennie byłem na siłowni, zrzuciłem kilogramy, udało mi się zdobyć to Denali. No i po powrocie wiedziałem, że efekt jojo gdzieś tam czeka już na mnie za rogiem i bałem się, że znowu wrócę do tych moich 125 kg. No i wtedy kupiłem pierwszy rower, żeby jeździć. Najpierw 20, 30, 40. Pamiętam, kiedy zrobiłem 50 km. Doskonale pamiętam, jak bardzo cieszyła mnie pierwsza setka, no a później już poszło. Po prostu stało się to moim uzależnieniem. Mm-hmm. No właśnie, tak jak tutaj Łukasz wspominał, troszkę tych kilometrów zrobionych, troszkę różnych klimatów, kontynentów. A którą ze swoich wypraw poleciłbyś osobom, które chciałoby zacząć przygodę z takimi już ekstremalnymi wrażeniami? Może od razu nie rzuciłbym się na coś bardzo ekstremalnego, ale ja moich przyjaciół na pierwszą, dalszą podróż zabieram na przykład na Bałkany. Chorwacja albo tutaj położone blisko Słowenii włoski Triest. Byliśmy tam z moimi przyjaciółmi na pizzy, później z innymi znajomymi albo z bardziej rozbudowaną grupą pojechaliśmy na Chorwację. To jest około 1000 km i wtedy można sobie to podzielić albo na 5, albo na 4 dni, w zależności od pogody i w zależności od naszej formy. Należałoby się jednak trochę przygotować, prawda, kondycyjnie? Oczywiście. Podczas naszego pierwszego wyjazdu do Włoch jeden z kolegów wycofał się na Węgrzech, bo uznał, że jednak troszkę porwał się z motyką na księżyc, ale z drugim dojechaliśmy i ta pizza bardzo smakowała. Uwierzcie mi, że jak się dojedzie do Włoch na rowerze, to ta pizza jest najsmaczniejsza na świecie. A powiedz, Kamil, tak z drugiej strony pytając, Michał zapytał o takie początki, czyli którą wyprawę byś polecił dla osób, które chciałyby zacząć taką przygodę z bardziej ekstremalnymi wrażeniami. A powiedz, czy jest taka wyprawa albo jej część, fragment, który byś odradził jakby ze swojego doświadczenia patrząc? Jeśli tak, to dlaczego? Nie wydaje mi się, żebym mógł cokolwiek, co jest związane z rowerem i z turystyką, odradzić. Z każdym wyjazdem mam wspaniałe wspomnienia. Pytam bardziej o takie miejsca, które były szczególnie niebezpieczne, albo miejsca, w które z różnych powodów nie chciałbyś jeszcze raz trafić. Czy są takie? Ja trochę nie lubię gór, więc zawsze tam jakieś górzyste fragmenty są dla mnie trudne po prostu, ale jako podróżnik też niekiedy czekam na te przygody, które się wydarzą, ale można by tak rzec trochę, trochę to dziwnie zabrzmi, ale moje wyjazdy są nudne, bo przeważnie nic złego mnie nie spotkało. Może w tym roku miałem w Gwatemali taką sytuację, gdzie Gwatemala wydawała się dość bezpieczna, a w jednej wiosce wyskoczyło do mnie trzech panów, z czego jeden wymachiwał maczetą, i to był taki, moment, że wtedy zastanowiłem się, czy na pewno dobrze jest, że tak zapuszczam się w takie regiony świata. Wszystko dobrze się skończyło, więc mimo to i tak bym polecił na tą Gwatemalę. No właśnie, bo tak pamiętam z naszych poprzednich rozmów, wynikało z nich, że te twoje obawy, czy obawy twoich znajomych, które pojawiały się przed wyjazdem, później po tej weryfikacji okazywało się, że jednak nie taki diabeł straszny. No ja właśnie po to jeżdżę, by udowodnić, że są takie państwa, które mają po prostu zły PR. Jadąc do Mauretanii czytałem, że tam są tylko i wyłącznie talibowie, którzy czekają, żeby nas okraść, żeby nas zabić, żeby nas porwać. Okazało się, że tam mieszkają wspaniali, pomocni ludzie, którzy na każdym kroku się do mnie uśmiechali, oferowali pomoc, oferowali picie, jedzenie.
No i tak samo było w Ameryce Centralnej, która no naprawdę przez te wszystkie gangi, narkotyki, kartele, no nie cieszy się zbyt dobrą sławą. No a spotkałem tam tylko wyłącznie wspaniałych ludzi. No oprócz tej trójki na skuterku, która gdzieś tam próbowała się do mnie dobrać. No ale dzięki mojemu sprytu i doświadczeniu udało mi się temu zapobiec. Właśnie opowiedz może, co najbardziej Cię inspiruje w tych dalekich podróżach? Bo jest ta warstwa poznawcza, powiedzmy, krajobrazy, prawda? Ale właśnie są jeszcze ludzie, kultura. Jaka jest, zapytam, hierarchia tych wrażeń, tej chęci poznania z Twojej strony? No, dla mnie nie jest najważniejszy cel, a dla mnie najważniejsza jest droga. Po prostu to, żeby przemierzać świat, żeby go podziwiać z wysokości siodełka rowerowego, bo już nieraz przekonałem się o tym, że byłem w danym miejscu kilkakrotnie, przejeżdżałem samochodem, a jednak jadąc na rowerze widzimy to z innej perspektywy. Jedziemy wolniej, jesteśmy jak gdyby otwarci do ludzi, no bo ten rower nie stanowi żadnego opakowania, tak jak samochód, także ci ludzie są bliżej nas. Można ich poznawać, można z nimi rozmawiać, można się dowiadywać czegoś nowego. No i to jest chyba to, co mnie najbardziej kręci w tym moim podróżowaniu. Na samym początku jakby wymieniłem, tak, te kontynenty, na których byłeś, ale może spróbujmy troszeczkę zagłębić się w te poszczególne Twoje wyprawy, gdybyś opowiedział o nich, bo tak, Stany Zjednoczone, prawda? Od tego się zaczęło. Gdzieś tam na początku, wybrzeże i później wydaje mi się, że była ta gradacja chyba wrażeń, jakby postępowało to, ale to jest tylko moja ocena, jakby czytając o tych miejscach. Gdybyśmy mogli troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć naszym słuchaczom. Mój przejazd rowerowy przez Stany Zjednoczone w ogóle wiązał się z tym, że to było takie uczczenie moich 6 lat tam spędzonych, bo moja przygoda ze Stanami zaczęła się od tego, że ja tam w ogóle poleciałem z małym Fiatem, przejechałem Stany Zjednoczone małym Fiatem, no i właśnie wyjeżdżając ze Stanów też je chciałem pokonać, tylko wtedy już miałem tą formę, miałem ten rower, więc pokonałem na rowerze. I też właśnie wtedy przekonałem się, że jadąc na rowerze, te Stany postrzegałem inaczej. No a później... Człowiek chyba więcej widzi, tak? Dokładnie, dokładnie o to chodzi. No a później... Później to motywacją do moich podróży była zima polska, no bo jednak w Kalifornii przyzwyczajony do słońca. Tutaj borykałem się z zimą, której po prostu nienawidzę. I zawsze w okolicach listopada, kiedy spadał tam pierwszy śnieg, albo zrobiły się takie już naprawdę przymrozki, no to wchodziłem na wyszukiwarki lotnicze i zaczynałem szukać właśnie miejsc, gdzie mógłbym uciec. I to nie było tak, że ja planowałem na przykład pokonać Saharę. Ja po prostu znalazłem tani bilet lotniczy do Maroka i do tego dobudowałem sobie jak gdyby już całą podróż. Wiadomo, że od dziecka gdzieś tam chodziła za mną ta Sahara, no bo oglądałem rajd Paryż-Dakar, emocjonowałem się tym i myślałem, jakimi ci ludzie są bohaterami, że potrafią na motocyklem albo samochodem przejechać, a ja w ogóle zrobiłem to rowerem. Tak samo, nie wiem, z Ameryką Południową, gdzie po prostu wszedłem na stronę internetową, patrzę, jest promocja, są tanie bilety do Brazylii. Okej, okay, lecę, gdzieś tam sobie zaraz zrobię trasę, no i coś pozwiedzam. Ale w jednym z wywiadów z Tobą przeczytałem, że założyłeś sobie, aby na rowerze przejechać każdy kontynent, tak? Dobrze pamiętam? Zgadza się. I no troszkę... Czyli jakiś plan jest. Tak, plan jest. Nie tylko przypadkowo, bo przypadkowo wpadają jakieś oferty, prawda? Ale też jest to zaplanowane jakoś w głowie. Tak? Chodzi o to, żeby uciekać przez zimą, ale też nie cały czas w te same miejsca. No została mi jeszcze Australia i Azja. No i tej Australii się tak trochę boję ze względu na to, że boję się tam nudy. Boję się tam nudy, no bo ta Australia to jest, nie wiem, 3,5 tysiąca po prostu jazdy prosto, kilka zakrętów. Chociaż z drugiej strony Sahary też się bałem. Mówię, no co tam będzie ciekawego? Tylko piach i ta jedna droga przez pustynię. Okazało się, że ja w ogóle z Sahary przywiozłem najwięcej zdjęć. Tam niby fotografowanie piachu i co chwilę jakiegoś wielbłąda mogłoby się wydawać nudne, ale ten krajobraz się jednak zmieniał i mam cichą nadzieję, że z Australią będzie tak samo. To jest taki wyjazd, który będzie, wydaje mi się, właśnie ukoronowaniem tych moich wszystkich kontynentów. No bo też ze względu na pieniądze, jednak dostać się tam i pokonać tam Australię, no to finansowo to stanowi spore wyzwanie. Ja się jeszcze tak zastanawiam, bo wspomnieliśmy o tej Saharze, prawda? Jak to jest, kiedy człowiek jest właściwie sam ze sobą, tak? W obliczu takiej wielkiej natury. Jak w Twoim przypadku wyglądały te emocje? To tylko była ekscytacja, jakiś strach, nie wiem, coś więcej? Strach pojawił się może kilkukrotnie, kiedy gdzieś tam zapomniałem sobie kupić zapasów wody, no i nadchodzi wieczór, a ja jestem bez wody, bez jedzenia, no to wtedy muszę przyznać, że no troszkę obawy były. Ale wiedziałem, że no,
dzięki temu, że też na rowerze wyrobiłem sobie w miarę silną psychikę, że po prostu przetrzymam tą noc, no i rano tam pozostaje mi 20 km, więc jakoś tam doczołgam się do miejsca, żeby kupić wodę. Wróćmy teraz do tej twojej ostatniej takiej eskapady, czyli Ameryki Centralnej, bo tak jak wspominałeś o tej australijskiej nudzie, tutaj na nudę nie mogłeś narzekać, bo raz, tak jak wspominałeś, tereny, gdzie mogą pojawić się kartele narkotykowe, niesamowite widoki, podjazdy górskie, no i nielegalne przekroczenie granicy. No tak, trochę tam napaskudziłem i zrobiłem może złą renomę Polakom, no ale tak się akurat przytrafiło w Nikaragui. Ogólnie to ta Ameryka Centralna to jest na razie, wydaje mi się, taki najpiękniejszy fragment świata, w którym byłem bardzo niedoceniony. Oni się teraz otwierają na turystów, próbują tych turystów zachęcić. No i muszę przyznać, że w tak pięknych zakątkach świata, no to dawno nie byłem. To jest wszystko skupione. Najpierw Meksyk, piękne plaże. W ogóle jedziesz przez jakiś las, nagle ostrzeżenie, uważaj na pumy, więc też tak budzi wyobraźnię. Później rzeczywiście ci ludzie mówią, no bo tutaj tam nie zapuszczaj się, nie zjeżdżaj z drogi, bo tam rzeczywiście gdzieś mogą cię dopaść jakieś kartele narkotykowe, więc to też tak budzi takie emocje. Gwatemala, piękna, górzysta, wszędzie plantacje kawy. No i później ta Nikaragua, gdzie właśnie pani celniczka powiedziała, że muszę jej zapłacić. Już nie pamiętam jaką sumę, ale to była po prostu suma, którą brali od każdego turysty, który wjeżdża do Gwatemali, tylko ona musiała być w dolarach. A ja chwilę wcześniej, wiedząc, że będę wjeżdżał do Nikaragui, wymieniłem sobie dolary na ichniejszą walutę. No i pani nie chciała przyjąć, mimo że dawałem jej nawet dwukrotność tych dolarów. Mówię, weź po prostu kobieto, nie, to muszą być dolary. No i tak mnie ta pani zdenerwowała, że wziąłem rower i zobaczyłem, że można obejść ten budynek granicy dookoła, więc obszedłem ten budynek granicy. Później zatrzymał mnie tam jeszcze patrol, więc temu patrolowi powiedziałem, że ja to tylko jadę wymienić te pieniądze na dolary, bo ta pani celniczka mnie wysłała, więc byłem kryty. No oczywiście to było bardzo nieodpowiedzialne, ale uznałem, że no... To była taka wojna między dwoma osobami, wiesz, to było kto bardziej komu udowodni czyją rację, no nie? No i postanowiłem, że wjadę i później przez następne dwa dni samochody, które mnie mijały, które jechały od granicy, zatrzymywały się, mówią, słuchaj stary, ciebie tam szuka policja, więc uważaj na siebie, bo my tutaj w Nikaragui nie lubimy policji, także jesteśmy z tobą, jakbyś potrzebował się gdzieś schować czy coś. I doszło do takiej sytuacji, że nawet zatrzymała się ciężarówka i ten kierowca też mi o tym mówił, że słuchaj, szuka cię policja i byli w restauracji, w której jadłeś tam dwie godziny temu. Ale nie bój się, barman też nie lubił policji, więc powiedział, że pojechałeś w drugą stronę. I policja w ogóle tam pojechała mnie szukać w drugą stronę. Ja dojechałem do miejscowości już takiej, do dużego miasta, gdzie po prostu no, rozlałem się w tłumie. Niesamowita historia. Dużo, dużo dreszczyku emocji. Tak, naprawdę. Później też martwiłem się przy wyjeździe, ale przy wyjeździe po prostu udałem głupiego turystę, który nie wie o co chodzi, ja nie znam języka, więc proszę pana, ja tutaj jadę, no, mam tam samolot, proszę mnie puścić. Wtedy jemu zapłaciłem tam jakieś rzeczywiście tam ten odpowiednik, nie wiem, 10 czy 20 dolarów i machnął ręką, wbił pieczątkę, no i byłem bezpieczny. No ale muszę przyznać, że Nikaragua na nielegalu została zaliczona. Jak widać, przydaje się spryt i taka błyskotliwość w danej chwili, prawda? No my Polacy akurat to mamy, wydaje mi się, że mamy to w krwi, takie no kombinowanie. Oczywiście to kombinowanie w niektórych momentach jest złe, prawda? Ale tutaj, no po prostu ja też nie miałem czasu, żeby się z tą kobietą użerać i to też był wieczór, więc już wszystkie kantory były zamknięte, musiałbym tam czekać, nocować, noc, przeczekać jak gdyby noc na tym przejściu granicznym. Wiadomo, te przejścia graniczne są trochę śliskie, więc sam akurat nie chciałem spać. No i uznałem, że lepszym wyjściem będzie po prostu podróżowanie na swoją rękę. A powiedz mi, a nie kusiło cię, a przypuszczam, że na pewno kusiło pokonanie przesmyku Darien, który oddziela Panamę od Kolumbii? Tak, muszę przyznać, że mnie bardzo kusiło, ale rozmawiałem z ludźmi, oglądałem filmy i akurat teraz no, żyjemy w takich czasach, gdzie ta migracja ludzi jest naprawdę bardzo wielka. No i widziałem filmy, no tam po prostu tysiące ludzi chodzi, przemierza nielegalnie ten przesmyk Darien. Tam jest handel ludźmi, tam trzeba mieć swojego ochraniarza, który po prostu będzie nas pilnował przed tymi złymi ludźmi, który idzie z tobą z karabinem. To nie jest ani tanie, ani bezpieczne, więc uznałem, że jeżeli przejechałem całą Amerykę Centralną i włos mi z głowy nie spadł, no to nie będę aż tak prowokował tego mojego szczęścia, bo muszę przyznać, że to szczęście zawsze mi towarzyszy, ale uznałem, że to już byłaby przesada i no jednak mam też swoje lata, nie mam tam 18 lat i blond kręconych włosów, tylko coraz siwsze są te moje włosy, więc uznałem, że jednak ten Darien odpuszczę.
Zbliża się zima. Zdecydowałeś już, gdzie ją spędzisz? Nie, bo jeszcze jest ciepło. Mamy bardzo fajne lato, więc na razie totalnie nie myślę o tym, gdzie pojadę. No ale prawda jest taka, że została Azja albo Australia. I troszkę nad tą Australią pracujemy, więc też chciałbym najpierw do Azji. Czas pokaże, na razie nie chcę nic mówić, żeby nie było, że coś powiedziałem, a później się nie spełni. Cieszmy się na razie tą piękną jesienią i tym babim latem. Ale powiedz, Kamil, jeszcze tak może krótko naszym słuchaczom, jak ty się przygotowujesz do takich wypraw? No, nie będę się tutaj popisywał i mówił, że nie wiem, czytam dużo książek i nie wiadomo ile artykułów. Ja po prostu kupuję bilet i wtedy w zależności, gdzie ten bilet kupię, no to gdzieś tam troszkę doczytam, jakieś dwa filmiki na YouTube obejrzę i jadę tak bardziej na spontanie, bo wtedy mnie to, wydaje mi się, że nawet bardziej cieszy. Nawet w Mauretanii przypomniało mi się dopiero, jadąc przez pustynię, nagle dojechałem do torów. I wtedy dopiero miałem takie olśnienie, mówię, przecież tutaj jedzie najdłuższy pociąg na świecie, o którym tam czytałem gdzieś, nie wiem, 5 lat temu. Mówię, kurczę, to ja jestem w tym miejscu. No i tam wygooglowałem, no rzeczywiście to jest to miejsce, no i 2 godziny później już siedziałem w tym pociągu i jechałem tam, bo to jest w ogóle specyficzny pociąg, bo jedzie się wagonami towarowymi. Ja siedziałem w tym wagonie towarowym i jechałem 700 km przez pustynię do kopalni rud żelaza. No właśnie, także Kamil, dziękujemy ci serdecznie za spotkanie, za ciekawą opowieść. No i co, i trzymamy kciuki za to, żeby ta Australia już w najbliższym czasie spełniła się i porozmawiamy pewnie po powrocie również o eskapadzie po tym kontynencie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, no i mam nadzieję, że właśnie nasze następne spotkanie będzie o jakiejś kolejnej wyprawie. Dzięki serdecznie.